Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na konferencji prasowej przed sezonem 2011-2012. Dzisiaj Państwa pytania odpowiadać będą pan Krzysztof Moszyński, prezes Wisły Płock, pan Jacek Kruszewski, wiceprezes naszego klubu i trener piłkarzy pan Mieczysław Broniczewski. Zanim jednak oddamy głos dziennikarzom, poproszę pana prezesa o kilka zdań na temat przygotowań do tego nowego sezonu. Bardzo proszę, panie prezesie. Witam Państwa serdecznie. Na dzisiejszej, można powiedzieć, pierwszej konferencji prasowej przed rozpoczęciem się sezonu 2011-2012. Ja się tutaj za bardzo nie będę rozwijał. Myślę, że więcej tutaj będzie mógł na ten temat powiedzieć pan trener Broniczewski. Nie chcę wracać do historii, ale wszyscy wiemy, jak trafiliśmy w szeregi pierwszoligowców, jaki kolor nam zgotowali zawodnicy. Myślę, że kibice, wszyscy przeżywaliśmy ten horror do ostatniego meczu. Szkoda, że tak się stało, ponieważ jak wcześniej byśmy sobie zapewnili awans, myślę, że spokojnie można by było budować tą drużynę na sezon 2011-2012. No, ale wszystko się skończyło happy endem, zespół jest w pierwszej lidze, przed nami wszystkimi stoją nowe zadania. Czasu było bardzo mało, udało nam się ściągnąć dość sporo nowych zawodników, z tym, że Państwo znacie sytuację finansową Wisły. Przede wszystkim ci zawodnicy przyszli do nas z tak zwanymi wolnymi kartami. Część zawodników, którzy grali w poprzednim sezonie, udało nam się z klubów macierzystych wykupić, m.in. Jaronia, Pielaka. Pozyskaliśmy w zasadzie na transfer definitywny płatny tylko jednego zawodnika dzięki sympatycznej współpracy z Polonią Warszawską, Rafała Zambrowskiego. Natomiast pozostali zawodnicy przyszli z tak zwanymi wolnymi kartami. Przetestowaliśmy, można powiedzieć, w tym okresie blisko 30 zawodników, dość sporo, w związku z tym te mecze sparingowe, do których notabene przed sezonem ja nie przywiązuję osobiście wagi, ponieważ one służą przede wszystkim do sprawdzenia tych zawodników, sprawdzenia określonych zadań taktycznych przez szkoleniowców. Niemniej jednak myślę, że wczorajsze zwycięstwo w Pucharze Polski dało jakiś sygnał, nadzieję na to, że zespół również dobrze się zaprezentuje w rozgrywkach w sezonie najbliższym w gronie pierwszoligowców. Chciałem sobie uczciwie powiedzieć, że pierwsza liga w tej chwili ona jest dużo mocniejsza niż w poprzednim sezonie. Doszło parę klubów bardzo ciekawych, bardzo mocnych. Nikt, można powiedzieć, nie drzemał w tym okresie. Większość klubów się wzmocniła. Myślę, że boisko pokaże, czy te nasze wzmocnienia okazały się prawdę, czy nie. Bądźmy optymistami. Przed zespołem, przede wszystkim w tym pierwszym sezonie, po powrocie do pierwszej ligi, stoi zadanie uplasowania się w środku tabeli. Niemniej jednak, jeżeli stworzy się szansa na atak na ekstraklasę, na pewno wszyscy dążymy starań, żeby tak się stało. Natomiast wiem z własnego doświadczenia, jak jest ciężko po powrocie do pierwszej ligi granie w niej. W związku z tym zawodnicy mają za zadanie i od tego zależą również ich pieniądze, żeby zespół się usadowił w bezpiecznym miejscu, a nie znowu do ostatniej chwili walczył o utrzymanie. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa. Możliwe, że jeszcze w ostatniej chwili, przed rozpoczęciem nadchodzącego sezonu, dojdzie do nas jeden napastnik z Zagłębia Lubin. Jeżeli nam się uda do jutra sfinalizować ten transfer, oczywiście nieodpłatny, wówczas Wisłę Płock wzmocni, tak myślę, bardzo udale programy zawodnik Denis Zegielis. To jest zawodnik, który został za bardzo duże pieniądze kupiony w Łotwie, jeżeli pamiętam. Był to król strzelców Ligi Łotewskiej. Zawodnik ma 18 lat. Bardzo młody zawodnik. Myślę, że zwiększy to konkurencję, jeżeli chodzi o napastników w naszym klubie. I zamierzamy od następnego meczu
na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku wprowadzić jeszcze jedną taką nowość, mianowicie mieszkańcy powiatu pościennych, mówiąc w cudzysłowie, wokół Płocka, to jest między innymi Sierpca, Żuromina, Mławy Płońska, Gostynina oraz powiatu płockiego, będą, można powiedzieć, w cudzysłowie preferowani, ponieważ dla tych osób będą bilety za symboliczną złotówkę. Chcemy stadion zapełnić. Te osoby, które dojeżdżają, ponoszą również koszty dojazdu. W związku z tym chcemy dla tych osób prowadzić do następnego meczu w Płocku z Niecierzą tą zniżkę, że za symboliczną złotówkę będą po prostu mogli przyjść na stadion Wisły i obejrzeć mecze ligowe. Ja mam tyle. Dziękuję serdecznie. Jak będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja poproszę trenera Mieczysława Bończewskiego parę zdań na temat okresu przygotowawczego. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że wiadomo, że się nigdy nie uzupełnia już słów prezesów, ale chciałbym po prostu im podziękować za tamten sezon, a taką teraz okazję, bo jest ta konferencja prasowa. Tutaj temu całemu gronu, który się za tym stołem, za cierpliwość, wytrwałość, no i że ten happy end był dla nas skuteczny. Także dziękuję prezesom za te kilka słów prawdy i cierpliwości. Teraz przechodzę do tematu, który już prezes troszeczkę, można powiedzieć, Państwa wciągnął w całą tą tematykę zawodników, ale ja bym zaczął od okresu przygotowawczego, który się rozpoczął 27 czerwca i będzie trwał, można powiedzieć, do soboty, bo w niedzielę jest inauguracja. Rozegraliśmy 11 spotkań kontrolnych. Byliśmy na zgrupowaniu w Pensławiu, które, jak prezes powiedział, było około 30 zawodników, a mnie wychodzi, że prawie 40 było. Ale to taki mały drobiazg. I z tej selekcji, którą robiliśmy, jak prezes zaznaczył, ta selekcja była też podyktowana tym, aby brać zawodników z wolnych, z kartami. Oczywiście w dwóch wypadkach, czy tam trzech, to może tak nie wyszło, ale jest wszystko w porządku, dlatego że chcielibyśmy po prostu nie wkładać pieniążków zawodników takich, którzy potem by nam się nie sprawdzali. W związku z powyższym dwóch zawodników tej selekcji wyszło, których mamy już, to jest Zembrowski i Kamiński Patryk. Są to młodzi zawodnicy, ale już można powiedzieć, w jakiś sposób obrani i na pewno przypuszczam, że będą dla nas w tym budowaniu zespołu uzasadnienia. Tutaj wspomnieliśmy o budowie tego zespołu. Oczywiście ładnie to brzmi, budowa zespołu, selekcja i tak dalej. Na pewno apetyty zawsze są rosną w miarę jedzenia. Wisła, jak kiedyś już wspomniałem, była na salonach Polski i Europy. W związku z powyższym jest to co prawda historia, ale chcielibyśmy znów w jakiś sposób dorównać i stworzyć coś takiego, żeby był to wizerunek miasta, wizerunek klubu, kibiców, żeby byli zadowoleni. Oczywiście nic się nie rodzi za wstrzyknięciem czarodziejskiej różdżki, ale to będzie żmudna, systematyczna praca i oczywiście będzie to wiele też zależało od tak zwanego progresu szkoleniowego zawodników, którzy na pewno dostaną określoną jakość środków treningowych, która powinna przynosić efekt. To, co wspomnieliśmy, załóżmy na temat gier kontrolnych, one były podyktowane doborem zawodników na poszczególne pozycje i doborem zawodników, którzy w jakiś sposób, jak ja teraz mówię, ten progres, tą różnicę, jak ja teraz jest takie bardzo modne słowo. Oczywiście te gry wyglądały różnie, były z słabszymi przeciwnikami, silniejszymi przeciwnikami, nawet z Legią Warszawską rozpoczęliśmy z dużego C, prawda? Mi się wydaje, że ta gra na przykład w tej pierwszej połowie była fajna, zawodnicy w pewnym sensie mając takiego przeciwnika rozumieli, jak trzeba grać taktycznie i tak dalej. Także jeżeli chodzi o ten taki moment, to mogę jeszcze powiedzieć, że mamy 10 w sumie zawodników, którzy będą zawodnikami nowymi.
Są też niektórzy zawodnicy sprawdzeni, bo na przykład może tam dwa zdania powiem. Na przykład Skrzyński jest to bramkarz, który przeszedł cały szlak treningowy w Legii Warszawa udostania, ale ponieważ tam było kilku bramkarzy, że nie miał szansy załapania. Potem poszedł do Gorzowa, teraz osiągnęliśmy zawodnika z kartą. Następnie są zawodnicy z Brazylii, którzy na tą chwilę są w tym podstawowym, można powiedzieć, składzie tej naszej tarczy. I zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, bo na przykład taki zawodnik Jakub Gardina, który był w Łęcznej, cieszył się tam dobrą renomą, czyli jest to zawodnik jakiś nietuzinkowy, jak również środkowy napastnik Daniel, który grał w wielu klubach szwajcarskich, jest to zawodnik doświadczony. Dlaczego mówimy nieraz o tych zawodnikach doświadczonych? Ponieważ sytuacja jest tego rodzaju, że mamy dużo zawodników młodych, no i żeby się od kogoś uczyć, muszę była ewentualnie i dobra atmosfera taka trochę i mentalna, no to musi być po prostu taka grupa zawodników trochę doświadczonych i nawet jeżeli ma po 30 lat, to jest nic się nie dzieje, natomiast ci zawodnicy mocno muszą się od kogo uczyć. No i jeszcze jest zawodnik jeden brazylijski, Edison, jeszcze też młody zawodnik. Myślę, że przy dobrym przygotowaniu, a będzie na pewno dobrze przygotowany, będziemy również się przyglądać, być może będzie zawodnik, który wskoczy do naszego zespołu. Z innych zawodników, których tutaj też mamy, to załóżmy jest jeszcze zawodnik Zagórska, który też grał w klubie Łęczna. Jest to zawodnik młody, o bardzo dobrych parametrach i motorycznych, i parametrach technicznych, także może grać na kilku pozycjach, bo może być napastnikiem, może być pomocnikiem, także tutaj zobaczymy. No i oczywiście Kamiński Patryk, który jest czy grężerski zawodnicy, bardzo młodzi, utalentowani, no, którzy być może nie będą od razu podstawowymi zawodnikami, ale zawodnikami, którzy będą wchodzili na zmiany i tak dalej. No i jeszcze jednego zawodnika na pewno Państwo znają, który był już u nas w Płocku kiedyś w tamtych latach, to Zaryt Jakubowski, zawodnik bardzo doświadczony, który być może, a to też bardzo wierzę, nam bardzo pomoże. Nie będę tutaj są też zawodnicy nasi młodsi, utalentowani, którzy będą w szerokiej tarze, będziemy im się przyglądać, będziemy tak jak to kiedyś w tamtych czasach robiliśmy, przyglądali się tym zawodnikom i po prostu w miarę możliwości ich wprowadzali. Ja bym może miał tyle, jeżeli chodzi o tę sprawę. Jeżeli Państwo macie pytania, proszę bardzo. Na tej liście jest ktoś takiej klasy jak Jeleń kiedyś, którego również Pan sprowadził tutaj do Polski? Albo kto wyrośnie na taką? Właśnie, zobaczymy, przyjrzymy się, dlatego że Pan tutaj takie zadaje pytanie podchwytliwe, bo wtedy, kiedy się ściągało Jelenia, to jeszcze to nie był Jeleń, prawda? To był Jelonek. Natomiast myślę, że tutaj też jest kilku zawodników takich, którzy rokują nadzieję, że być może nie wystrzelone, jak załóżmy Irek, ale będą zawodnikami, którzy na pewno będą tą różnicę robili. Mam tutaj na myśli młodego, prawie 17-letniego drężerskiego, który jest bardzo utalentowanym zawodnikiem, jest też jednym z reprezentantów. Myślę, że jest to fajny chłopak, tak samo jak i Kamiński Patryk, który jest pomocnikiem, bardzo takim kreatywnym, ale zawodnikiem młodym jeszcze nieogranym, załóżmy na tych boiskach wielkich ligowych. To nie oznacza, że jak grał, załóżmy, z lepszymi zawodnikami, to była sytuacja taka, że po prostu nie odstawał. Co powie Pan, Panie Prezesie, o tym przepisie związanym z koniecznością korzystania z firmy młodych? Ja nie wiem, czy ten przepis już wyszedł, bo nie wiem naprawdę. Trudno powiedzieć, tych zawodników, o to się nie martwię, dlatego że tych zawodników mamy kilku. Bo jest załóżmy Adamczyk, jest Bielak, jest Zembrowski, jest hiszpański, także tutaj tych zawodników mamy sporo, także jednego zawodnika to na pewno się nie martwi. Proszę bardzo. Czy jest jakiś problem, bo mamy zawodników z Brazylii, no i mamy zawodników z Polski i mamy jednego z Łotwy. Czy jest jakiś... No właśnie, chodzi mi o to, czy jest jakiś problem z porozumiewaniem się, czy nie, bo oprócz języka piłki nożnej, no musi być jeszcze jakiś, gdzie mogą sobie... Nawet się pokłócić trzeba w jednym języku, prawda?
To znaczy, my w tej chwili nie mamy tutaj problemu, dlatego że tak się składa, że w zespole ci zawodnicy operują językami angielskim, francuskim. My też tutaj operujemy tymi językami. Są zawodnicy, to jest na przykład Zagórska, z której jest prawda, Litwinem, a doskonale mówi po angielsku, Daniel mówi po angielsku. Także mamy tutaj, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o same porozumiewanie się, to na pewno nie ma problemu, ale myślę, że to są zawodnicy, którzy się bardzo szybko uczą, na przykład jak już jeden zawodnik brazylijski Maruci, który w przeciągu 3 miesięcy bardzo dużo poznał zwrotów, słów i tak dalej, które były załóżmy niezbędne do tego. Oczywiście, że pewne niuanse taktyczne to trzeba wziąć zawodnika na bok i wytłumaczyć, nawet i wyrysować. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o samo porozumienie, to na pewno nie mamy żadnego problemu, bo Winiatowski bardzo dobrze mówi po angielsku, Adamczyk. Także no, w tej chwili to jest troszeczkę inna kategoria ludzi, która, że tak powiem, przerwa wiedzy i nie zamierzuje tych języków. Jak już pan wspomniał, bo co się z nim stało? Nie wiem, czy tylko, że wyjechał do Włoch. Tylko tyle dobrze, tak? Ja tyle.